Moje drogie i moi drodzy, po tym wstępie bardzo teoretycznym, trochę też wręcz metodologicznym, powracamy do czytania samego Cleavera, tam gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli na 138 stronie. Jesteśmy nadal w rozdziale trzecim. Teraz przechodzimy do podrozdziału jakościowe oraz ilościowe aspekty wartości użytkowej i wymiennej. Gwoli przypomnienia. Ostatnio Cleaver zaproponował nam w swojej książce takie bardzo fajne, sprytne narzędzie do analizy nie tylko towarów, ale również sytuacji klasowej poprzez jakby dwie krzyżujące się w takiej swoistej matrycy zmienne. I z jednej strony mamy wartość użytkowa versus wartość wymienna, a z drugiej strony mamy perspektywę klasy robotniczej kontra perspektywa kapitału. A teraz Cleaver dodaje jeszcze trzeciego wymiaru, dodaje głębi do tej analizy, proponując nam z jednej strony aspekt jakościowy, a z drugiej strony aspekt ilościowy. No i Cleaver zaczyna w tym miejscu od przykładu no już historycznego, aczkolwiek był on aktualny, kiedy w latach 70. pisał on pierwszą wersję tej książki. Mianowicie chodzi o inflację będącą elementem czy konsekwencją kryzysu lat 70. I Cleaver zauważa, no przede wszystkim oczywista już dla nas rzecz, inflacja jest przede wszystkim zjawiskiem obniżania się siły nabywczej naszej siły roboczej. To znaczy, żeby utrzymać się na takim samym poziomie ekonomicznym, musimy sprzedawać jeszcze więcej swojej pracy i swojego życia, koniec końców, kapitałowi. Oczywiście sprawdza się to w warunkach obecnej inflacji, o której się nadal tyle mówi. No my wiemy z perspektywy ekonomii politycznej, z perspektywy zarówno marksistowskiej, jak i postkeynesowskiej, że głównym komponentem, główną składową napędzającą obecnie inflację jest tak zwana spirala marżowo-cenowa. To znaczy kapitał widzi, że ludzie pod wpływem wszechobecnej jakby świadomości i dyskursu kryzysu są gotowi do oszczędzania i pokornie przyjmują podwyżki cen, więc podwyższają jeszcze bardziej. Nie tylko podwyższają, żeby pokryć rosnące ceny niektórych na przykład surowców, do których dostęp przez wojnę w Ukrainie został utrudniony, czy przez pazerność i chciejstwo producentów ropy naftowej na przykład, o tym też jest ostatnio głośno, tylko jeszcze dorzucą do tego swoją marżę powiększoną, bo i tak ceny rosną, więc i tak ceny rosną. I dobrze było to widać na przykładzie tej tarczy antyinflacyjnej tak zwanej, która miała zredukować VAT na niektóre kluczowe produkty dla społeczeństwa. Dzień przed tymi obniżkami ceny zostały podwyższone tak, żeby niektóre produkty w sumie wyszły na zero koniec końców, nie? Także inflacja jest takim ważnym punktem, który należy skrupulatnie analizować pod kątem walki klasowej również. I nie inaczej było w latach 70. Cleaver pisze o tym, że inflacja z jednej strony ma taki aspekt ilościowy, no oczywisty, po prostu kupujemy mniej rzeczy, tak? Mniej tych samych produktów, których dotychczas żeśmy kupowali. Albo na przykład mniej poświęcamy na różne usługi, nie wiem, wakacje mamy krótsze, albo rzadziej chodzimy, nie wiem, do kina, na piwo, cokolwiek, nie? Ale z drugiej strony jest też aspekt jakościowy. To znaczy zachowujemy jakieś, nie wiem, na przykład produkty spożywcze w naszym jadłospisie, ale kupujemy ich tańsze, gorsze zamienniki, odpowiedniki, nie? Czy w ogóle rezygnujemy z jakichś konkretnych produktów, usług i tak dalej. Więc Cleaver mówi, że jakby na tym chłopsko-rozumowym poziomie obserwacji tego, co się działo z inflacją w latach 70., widać, że ważnym takim kolejnym aspektem analizy towarowej jest kwestia ilościowa i jakościowa. I Cleaver zaczyna od tego, co jest najprostsze, czyli wartość użytkowa. Czy może przede wszystkim zacznijmy od tego, w ramach trochę powtórki. Tak jak mówiłem parę chwil temu, mamy teraz już łącznie jakby trzy wymiary analizy towarowej czy analizy sytuacji walki klasowej, tak? I przede wszystkim mamy rozróżnienie na perspektywy. Z jednej strony klasa robotnicza, z drugiej strony kapitał. Po drugie mamy z jednej strony wartość użytkową, z drugiej strony wartość wymienną, a po trzecie kwestia jakościowa, a z drugiej strony kwestia ilościowa. Ale
W tym rozdziale dzieje się jedna rzecz, która niestety przez niefrasobliwe stosowanie języka przez Marksa troszeczkę utrudnia nam zrozumienie, co tu się dzieje. Mianowicie, wiecie, jak to jest w dialektyce. Postępuje ona, jak to się często metaforycznie mówi, taką spiralą w górę. To znaczy, co jakiś czas powracamy do tego samego zagadnienia, do tego samego wątku, ale za każdym razem jakby w coraz szerszym kontekście, w coraz szerszym ujęciu. I podobnie tutaj jest z rozróżnieniem na wartość użytkową i wartość wymienną. I zaraz Cleaver zrobi salto za Marksem i zamiast o wartości wymiennej będzie mówił po prostu o wartości. Niestety Marx nie używał tutaj wyrażenia wartość w ogóle, czy wartość jako taka, albo nie mógł zapisać wartość przez duże W, ponieważ wiecie, w języku niemieckim wszystkie rzeczowniki się pisze z dużej litery, więc mamy tu mały problem. Może takim słowem wstępu. Dotychczas dzieliliśmy tą sprzeczność, która się dzieje wewnątrz towarów, na z jednej strony wartość użytkową, która jest nie do końca mierzalna, jest czymś takim bardzo bezpośrednim i konkretnym, tak, ponieważ patrzymy na towar i zastanawiamy się praktycznie, do czego można go wykorzystać. Z drugiej strony mamy ten bardziej abstrakcyjny świat, ten świat, który nas wciąga kapitalizm, czyli wartość wymienna. I zastanawiamy się, jak coś zmierzyć, jak przeliczyć, na co przekonwertować, tak, ile metrów sukna równa się ilu tam tonom pszenicy, nawiązując do tych abstrakcyjnych przykładów z Kapitału Marksa. No ale Marx dalej przechodzi w pierwszym rozdziale Kapitału, oddala trochę tę perspektywę i pokazuje, że wartość użytkowa z jednej strony jest tylko przejawem jakby czegoś, co w cudzysłowie nazywa naturalnym światem, tak, w którym bezpośrednio coś produkujemy i bezpośrednio konsumujemy. To jest taki świat na chłopski rozum. To jest taki świat, w którym są elementy jeszcze myślenia i organizacji przedkapitalistycznej. To jest taki świat, w którym na rzeczy się po prostu patrzy nie do końca jako towary, tylko przede wszystkim jako dobra, które mają konkretne zastosowanie. Tam po prostu widzimy, do czego są przydatne rzeczy, a do czego nie. I na przykład nikt nam nie wciśnie kitu, że potrzebne nam są do życia newsy z Plotka, czy tam z Super Expressu i tak dalej. To jest bardzo fajny przykład, o którym już mówiłem w jednym wywiadzie. Profesor Sławomir Czapnik z Uniwersytetu Opolskiego mówił właśnie, że bardzo dobrze patrzeć na newsy przez ten pryzmat marksowski rozróżnienia na wartość użytkową i wartość wymienną. I kiedy patrzymy z perspektywy wartości użytkowej, to nagle się okazuje, że ogromna część tego, co jest w naszej mediasferze, infosferze, to są po prostu śmieci, które są produkowane tylko dla wartości wymiennej, żeby zarobić na właśnie czasie reklamowym, czasie antenowym, na naszej uwadze i tak dalej. Oczywiście tutaj wchodzi w tym konkretnym przypadku jeszcze kapitalizm kognitywny, o którym już mówiłem dużo razy, to nie będę się na to rozdrabniał. No, z drugiej strony natomiast zazwyczaj mieliśmy wartość wymienną, czyli po prostu to mierzenie, to abstrahowanie, tak, to, co też sprawia, że nasza konkretna żywa praca zostaje uśmiercona i wyabstrahowana od naszego życia, tak. Kapitał obchodzi tylko, ile wartości dodatkowej można z niej wyciągnąć, a nie to, ile społeczeństwo musi się natrudzić, żeby w ogóle do takiej pracy mogło dojść i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Marx nam mówi, że tak naprawdę wartość wymienna jest przejawem wartości. No i to jest problem, tak jak mówiłem. W kapitale on po prostu jako ten wyższy zbiór, którego podzbiorem jest wartość wymienna, nazywa po prostu wartość. Nie jest to wartość jako taka, albo Uber wartość, albo świat wartości, ale my sobie to tak możemy nazwać, że to jest właśnie z jednej strony mieliśmy ten świat produkcji, konsumpcji, ten świat naturalny, a z drugiej strony mamy ten świat kapitalistyczny, świat społeczny, świat społecznych konstruktów, takich właśnie jak wartość, tak? Przypominam jeszcze raz, oczywiście w konstruktywizmie nie chodzi o to, że coś jest tylko wynikiem, nazwijmy to za Rousseau, umowy społecznej, albo widzi mi się jakimś majakiem, jakimś widziadłem, jakimś straszydłem, jakby to Stirner powiedział, tylko to są pewne rzeczy, w które my wierzymy, które my praktykujemy i one mają materialne i często bardzo bolesne przełożenie na rzeczywistość społeczną, nie? Okej, ceny są konstruktem społecznym i możemy taki konstrukt obalić na miejscu, dokonując
samoobniżki stuprocentowej, autoredukcjonę, jakby to powiedzieli operaiści. Ale nie zdziwmy się, jeśli na podstawie tej ceny zostanie potem w sądzie wymierzona nam jakaś kara, tak? Tak to jest właśnie z konstruktami społecznymi i ich negocjowaniem. Więc tam się w tym świecie wartości, który jest przeciwny temu naturalnemu światu użytku, produkcji, konsumpcji bezpośredniej, tam się właśnie dzieją rzeczy abstrakcyjne, tak? Miara, porównywanie, kwestie statystyczne, przeciętne i tak dalej, zaraz do tego przejdziemy. Na to chcę, żebyście zwrócili uwagę, że ten prosty podział między wartością użytkową a wartością wymienną rozszerza nam się tutaj na podział pomiędzy światem naturalnym a światem społecznym, między światem produkcji konsumpcji bezpośredniej a światem wartości, mierzalności, szacowania i tak dalej. No więc wracając, Cleaver zaczyna tu od tej prostszej do zrozumienia części tych dwóch stron, czyli wartości użytkowej. No i teraz Cleaver się pyta, jak jest z jakością i ilością, ze stroną jakościową i ilościową wartości użytkowej. No to przede wszystkim Cleaver zaznacza, że w świecie wartości użytkowej jakby intuicyjnie już widzimy, że ważniejsza jest strona jakościowa, tak? A nie ilościowa. Interesuje nas konkretnie, jak coś jest zbudowane, jak działa, jakie ma własności, nie wiem, fizyko-chemiczne albo inne, albo jak mówimy o dobrach kulturowych, jakie korzyści można wyciągnąć z ich skonsumowania. A dopiero potem się zastanawiamy, ile, nie? Dopiero potem staramy się to przeliczyć i tak dalej. Ja na przykład zaglądam do lodówki, widzę, że fajnie by było mieć czym chleb posmarować, to mam od razu w głowie myśl, o, muszę kupić masło. Dopiero w drugiej, jakby w drugim rzędzie, w drugiej kolejności zastanawiam się, ile tego masła potrzebuję, nie? No, takie dosyć proste zilustrowanie tego, ale wiecie, o co mi chodzi. Stronę jakościową wartości użytkowej stanowią cechy. A cechy konkretne są owocem użytecznej pracy, tak? Tak to Marx mówi. Substancją wartości użytkowej, tym źródłem strony jakościowej jest użyteczna praca. Więc w takim razie, skoro po stronie ilościowej mamy miarę, ile jest tych cech, jak one są intensywne, ile jest tego dobra, no to one wypływają znowu z faktycznego czasu pracy. Na przykład jeśli, nie wiem, ostrze nóż, to wykonuje konkretną użyteczną pracę, która odtwarza pewną cechę noża, jaką jest ostrość. I no, do pewnego czasu przynajmniej, im więcej czasu będę, im dłużej będę ostrzył, tym ta cecha będzie intensywniejsza. Aż do pewnego granicznego momentu, kiedy przedobrze, więc widzicie, to nie jest takie proste. I tu jak zawsze mi się przypomina ten chłopsko-rozumowy kontrargument przeciwko marksowskiej laborystycznej teorii wartości, tudzież teorii wartości opartej na pracy, gdzie często się mówi, a skoro to praca jest źródłem wartości, to w takim razie bardziej wartościowe będzie jedzenie zupy widelcem, ponieważ zejdzie mi na to więcej pracy i więcej czasu. Guzik. Przypominam, my tu jesteśmy na polu filozofii dialektycznej, na polu wręcz socjologicznym, więc nic nie istnieje w próżni. I Marx zauważa jasno, że chodzi nam o użyteczną pracę i ile tej użytecznej pracy jest. Dlaczego miałaby nas interesować praca, która rzeczywiście nie wytwarza wartości, nie wytwarza jakichś konkretnych cech, nie? Machanie widelcem nie jest w stanie przetransportować przynajmniej znacznych ilości zupy do naszych ust, natomiast machanie łyżką już prędzej. No więc tak jak mówiłem, w przypadku wartości użytkowej, pisze Cleaver na 139 stronie, jakość jest rozpatrywana przed ilością. I to jest bardzo logiczne, bo zanim spytamy ile, to przede wszystkim musimy mieć jakąś substancję, coś, o czym możemy powiedzieć, że jest tego ileś tam, nie? No i tutaj Cleaver nam zaznacza, że pojawia się właśnie w tym momencie kapitału, kiedy mówimy o wartości wymiennej, wartość w ogóle jako taka. I na stronie 140 mamy kolejny przyjemny diagramik, w którym Cleaver
nam pokazuje, w jaki sposób Marx opisuje stronę jakościową i stronę ilościową wartości. Strona jakościowa to jest pewna substancja, tak? Czyli substancja w ogóle, zacznijmy od tego, no to jest takie stricte filozoficzne pojęcie w tym kontekście. Od łacińskiego substere pochodzi, czyli podtrzymywać, stanowić podstawę. No i substancja to jest właśnie to coś w danej rzeczy, czy w danym zjawisku, które sprawia, że to coś może istnieć, tak? Więc jeśli mamy wartość, czy konkretnie też wartość wymienną, no to substancją tej wartości musi być coś, co możemy potem policzyć i nadać temu wartość, więc musi być pewna konkretna rzecz. I Marx mówi, że substancją wartości jest abstrakcyjna praca, tak? Żeby powstała pewna wartość społecznie konstruowana, rynkowo ustalana i tak dalej, musi zostać wykonana pewna abstrakcyjna praca. Dlaczego abstrakcyjna? Dlatego, że kiedy patrzymy na metki z cenami, no jakby kapitał, kiedy ustalał tą cenę, on się nie kierował tym, że każdy człowiek zatrudniony w fabryce czy tam gdzieś wykonywał na swój sposób tę pracę, ma inny background społeczny i ta wartość nigdy nie wyrazi, że ktoś, kto ją stworzył, musiał dojeżdżać do pracy i wcześniej na przykład poświęcić lata studiów na wyrobienie tych kompetencji czy tych kwalifikacji do wykonywania tej pracy, a ktoś inny na przykład nie musiał, bo dostał ją po znajomości, mieszka, wiecie, parę kroków od fabryki i tak dalej. To są takie bardzo ilustracje, wiecie, uproszczone i trochę abstrakcyjne, ale o to przede wszystkim chodzi właśnie, że świat wartości, on nie dba o te konkretne, żywe rzeczy, które potem zostają zaklęte w tej pracy abstrakcyjnej. No nie, właśnie abstrakcja, moje drogie i moi drodzy, zresztą nie bez powodu pochodzi od łacińskiego słowa abstro, abstrare, uciekam, uciekać, odrywać się też, tak, że po prostu bierzemy jeden aspekt danego zjawiska, który nas interesuje, kapitał w tym przypadku interesuje to, ile można wartości zagarnąć dodatkowej z czyjejś pracy i przez ten pryzmat tylko patrzymy na dane rzeczy. I to rodzi podstawowe, to rodzi zawsze sprzeczności, abstrahowanie od rzeczy, bo potem ten nadmuchany, abstrakcyjny obraz danego zjawiska, danej rzeczy zaczyna nam się kłócić z tym, jak ta rzecz się ma na żywo. Gdyby nie istniały takie sprzeczności, nie musiałaby istnieć dialektyka, która zajmuje się ich właśnie wskazywaniem, ich wyolbrzymianiem w pozytywnym sensie, żeby potem można było jakoś obalić, rozwiązać, przeanalizować i tak dalej. Okej, jeszcze raz, to jest strona jakościowa i substancją, po stronie jakościowej mamy substancję. Co jest substancją wartości? Skąd się bierze wartość? Z abstrakcyjnej pracy. Natomiast co jest po stronie ilościowej? No miara, no bo mierzymy, tak? Ile jest tej danej wartości? Skąd się bierze miara? Ze społecznie niezbędnego czasu pracy. To jest bardzo ważne, bo znowu przechodzimy do odrzucenia tego chłopsko-rozumowego kontrargumentu przeciwko Marksowi o jedzeniu zupy widelcem. Przejdźmy ze świata naturalnego, w cudzysłowie, świata wartości użytkowej do świata wartości wymiennej. Jakkolwiek jedzenie zupy widelcem albo łyżką w naszym domowym zaciszu jest już naszym tylko zmartwieniem, tak też gdyby istniała jakiś zakład pracy, w której praca polega na jedzeniu zupy jak najszybciej, no to tam sprawa wygląda bardzo prosto. Jeśli przyszlibyście do pracy z widelcem zamiast łyżki, to po prostu szef by was wywalił na zbity pysk z tej roboty, dlatego że nie jesteście wystarczająco wydajni, tak? Jest pewna, czasami przyjęta po prostu na chłopski rozum, czasami opisana normami, nawet prawnymi, ilość społecznie niezbędnego czasu, w którym powinno się wykonywać daną pracę, tak? Na przykład, nie wiem, no, zgodnie z normami uczelnianymi, mnie poprowadzenie przedmiotu na uczelni, takiego, którym, wiecie, ma zajęcia co tydzień i ma tam średnio pewnie dwa ECTS-y tych punktów uczelnianych, powinno to zająć 30 godzin, tak, łącznie, przez cały semestr. I jeśli bym
zrobił to szybciej i w połowie semestru po prostu powiedział: dobra, już nie mamy zajęć, możecie nie przychodzić, tutaj macie okienko, no to byłoby coś podejrzane, tak? A jeśli bym znowu przeciągnął te zajęcia i robił dodatkowe jakieś nadprogramowe zajęcia, albo jeszcze spotykał się ze studentami, studentkami, osobami studenckimi po zakończeniu semestru, to też znowu byłoby coś nie tak, nie? To jest przykład tego, jak działa właśnie w praktyce ten społecznie niezbędny czas pracy. Zawsze pamiętajcie, a propos tego już głupiego, przegadanego przeze mnie przykładu z jedzeniem zupy, że w marksizmie w ogóle i w socjologii i w takiej prawdziwej ekonomii poprawnej naukowo, nie tej gównonurtowej, pojęcia i pewne kategorie nigdy nie wiszą w abstrakcyjnej próżni. Zawsze mówimy o kwestiach społecznie regulowanych, oddziaływujących ze społeczeństwem. Więc podsumowując, wartość również dzieli się na stronę jakościową i stronę ilościową. Stroną jakościową jest substancja wartości, którą jest abstrakcyjna praca, a stroną ilościową jest miara tej wartości, która wynika ze społecznie niezbędnego czasu pracy. No i ostatnia taka pojęciowa, teoretyczna uwaga od Cleavera. Cleaver zauważa, że intuicyjnie rzecz biorąc, mogłoby się nam wydawać, że skoro świat wartości użytkowej, czyli ten świat produkcji, konsumpcji bezpośredniej, tak już to nazwałem w ramach tego naszego wykładu, jeśli tam jest najpierw jakość, a potem ilość, to pewnie po stronie wartości wymiennej, czy wartości w ogóle, będzie odwrotnie. No i Cleaver mówi, że otóż nic bardziej mylnego, dlatego że nadal ilość jest wtórna względem substancji. Ilość jest cechą, którą dopiero możemy przypisać czemuś, no jakiejś jakości w sensie. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że czegoś jest ileś tam, nie? Więc tutaj w tej kwestii nadal jest najpierw na pierwszym miejscu, ontologicznie rzecz biorąc, jakość. Kwestia jest tego typu, że no w praktyce to, co na poziomie logiki pewnej przyświeca kapitałowi, to jest rzeczywiście ilość i będzie kapitał zaklinać po prostu świat jakości, świat pracy i konsumpcji na tyle, na ile się da, żeby przebić ten swój prymat, żeby przebić naprzód ten swój prymat zysku, czyli właśnie prymat ilości. No więc tak, co się dzieje, kiedy zmienną pod tytułem ilość, jakość skrzyżujemy ze zmienną pod tytułem perspektywa klasy robotniczej, perspektywa kapitału? No to tu już zacytuję z Cleavera, jesteśmy na stronie 140. Perspektywa klasy robotniczej jest w pierwszym rzędzie jakościowa. Klasa robotnicza jest zasadniczo zainteresowana nabywaniem pewnych rodzajów rzeczy, żywności, odzieży, mieszkań, muzyki. Wszystkie te rzeczy pozwalają nam żyć tak, jak tego chcemy. Ilość jakości wartości użytkowej jest drugorzędna. Nie nieistotna w ogóle, ale drugorzędna. Oczywiście każdy chce całego mieszkania, dwóch butów, trzech posiłków dziennie. Ilość jest z pewnością konieczna, ale koncentrujemy się przede wszystkim na jakości życia. Ochronie dla stopy, schronieniu, jedzeniu, tak? Czyli oprócz tego, co Cleaver powiedział, wniosek też tutaj nasuwa się następujący. Z tej perspektywy patrzymy na dobra, towary, przedmioty jako na potencjalną użyteczność, którą z nich mamy. Co możemy z nich zrobić? Co będziemy mieli po ich użyciu albo skonsumowaniu? A nie gromadzimy te rzeczy dla samego ich gromadzenia. Chociaż tutaj oczywiście kwestia jest bardziej skomplikowana, no bo jest przecież coś takiego jak kolekcjonerstwo. Jest też to, co ten rodzaj popytu, który Webern opisał, ten ekonomista, który pisał też o klasie próżniaczej tak zwanej, czyli kiedy jakiś towar staje się bardziej pożądany pod wpływem tego, że jest go mało, że jest rzadki, ekskluzywny i tak dalej. No ale to jest osobna kwestia. Natomiast tak, perspektywa kapitału jest w pierwszym rzędzie ilościowa. Kapitału zasadniczo nie interesują określone cechy towarów, które produkuje, z wyjątkiem tego, że są wartościami wymiennymi i nośnikiem wartości dodatkowej. Inne jakości są drugorzędne. To, czy budynek ma dobrą czy wadliwą konstrukcję, czy produkty spożywcze są czyste czy zanieczyszczone, to sprawa drugorzędna wobec kwestii, ile wartości wymiennej i zysku można z nich osiągnąć. Hasłem kapitału jest ile, a nie jakiego rodzaju.
To drugie ma znaczenie tylko wtedy, gdy pojawia się problem, jaki towar trzeba sprzedawać, żeby sprzedać go więcej. To samo dotyczy towarów, które kapitał kupuje jako środki produkcji. Tutaj liczy się głównie to, żeby wartość wymienna tego kapitału była tak niska, aby zyski były wysokie. Pewne cechy środków produkcji oczywiście są potrzebne, ale to tylko środek do celu. No właśnie. Tutaj możemy oczywiście zauważyć w dzisiejszych czasach, że mnoży się jakościowo różne produkty i usługi. Tak, na przykład macie 1500 serialów na Netflixie albo 1500 odcieni t-shirta w H&M-ie i tak dalej. No ale ja wiem, być może w tym miejscu jakość zaczyna się zamieniać w ilość, bo patrząc z perspektywy wartości użytkowej, zaczyna coraz mniej to zmieniać, tak? Nawet sztuka i kultura umasowione w ten sposób stają się po prostu równoważne poniekąd między sobą, powtarzalne, tak? To takie może bardziej śmiałe spostrzeżenie, ale myślę, że na pewno gdzieś tutaj czeka na nas ciekawy dialektyczny zakręt, w którym to nie ilość zamienia się w jakość, jakby powiedział Engels, ale jakość zamienia się w pewnym momencie w ilość. No ale Cleaver mówi dalej. Byłoby jednak błędem poprzestać na tym i uznać klasę robotniczą za mającą monopol na jakość, a wulgarny kapitał za zainteresowany wyłącznie ilością. Walcząc z kapitałem, klasa robotnicza jest zmuszona interesować się bezpośrednio ilością. No to jest to, co się właśnie działo w trakcie inflacji w 70-tych latach i co się dzieje teraz. Czyli my interesujemy się ilością głównie dlatego, żeby zaoszczędzić po prostu, tak? Szukamy tych przeróżnych tańszych wariantów, albo po prostu przegrzebujemy gazetki sklepowe, czy instalujemy sobie aplikacje Żabki Biedronki i innego robaczka, gdzie poświęcamy swój czas, zostawiamy swoje dane osobowe, a w zamian za to mamy jakieś tam drobne gratisy, nie? Ale jest też druga strona tego. Kapitał też czasami patrzy na jakość. Pisze Cleaver na stronie 141. Z drugiej strony, jak widzieliśmy wcześniej, kapitał w swoich wysiłkach utrzymania kontroli nad klasą robotniczą musi interesować się charakterem siły roboczej, którą wykorzystuje do pracy, jak również organizacją procesu przemysłowego, poprzez którą kontroluje i planuje wykorzystanie siły roboczej. Poza fabryką poświęca uwagę jakości sprzedawanych towarów i próbuje organizować fabrykę społeczną jako całość dzięki ich wartości użytkowej. Dla przykładu możemy przyjrzeć się marksowskiej analizie roli zwiększania jakościowego zróżnicowania towarów i produkcji w wytwarzaniu wartości dodatkowej względnej. To wytwarzanie wymaga zarówno ilościowego rozszerzania konsumpcji, jak i produkcji jakościowo nowych potrzeb i wartości użytkowych, co z kolei pociąga za sobą powiększenie zakresu jakościowego zróżnicowania pracy. Więc Cleaver mówi dalej, czyli Marx zauważa, że poprzez ten nasz ilościowy atak wykonany przez klasę robotniczą na czas pracy i wartość dodatkową bezwzględną, kapitał jest zmuszony do eksploracji przyrody w celu wynajdywania nowych, użytecznych jakości rzeczy i w ten sposób, tutaj cytat z Grundrisse, kultywowania wszystkich cech człowieka uspołecznionego. To ma dwie strony według Marxa i tutaj już wiele osób mogłoby się nie zgodzić słusznie w sumie z Marksem, że społeczeństwo kapitalistyczne ma w ten sposób pozytywną też stronę, bo negatywną stroną jest to, że kapitał coraz bardziej eksploruje przyrodę, świat, naturę ludzką również, tworzy nowe, różne sfery życia społecznego i stara się po prostu napędzać rozwój społeczeństwa i socjalizację, ale tylko po to, żeby stworzyć tak naprawdę nowe nisze i rynki zbytu. No tutaj na przykład są perspektywy, które wyrastają jakby z perspektywy klasowej i marksowskiej, ale się z tym nie zgadzają. Ostatnio na przykład odświeżałem sobie bardzo fajny esej, artykuł naukowy Łukasza Mola i Michała Pospiszyla, Stając się motłochem, które właśnie pokazuje, że jednym z największych błędów marksizmu było stawanie po stronie postępu, tak? Gdzie perspektywy takiej beniaminowskiej chociażby, tak jak Walter Benjamin pisał, czasami rewolucyjność polega właśnie na tym, żeby w tym pociągu dziejów pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa. Ten postęp nagromadza rzeczy, które coraz mniej rozumiemy, coraz większy mają na nas wpływ
No i tak dalej, ale z drugiej strony przypomina mi się też Comité Invisible, niewidzialny komitet z ich książką L'insurrection qui vient, insurrekcja, która nadchodzi. Ostatnio nieczytelne podsunęły mi właśnie taki fragment, bo pomaga mi trochę z tłumaczeniem, w którym właśnie niewidzialny komitet pokazuje te sprzeczności społeczeństwa, że społeczeństwo samo w sobie się rozpada, tak? Coraz więcej jest atomizacji, indywidualizacji, coraz więcej przemocy między jednostkami, a z drugiej strony, pomimo tego rozpadu, zmusza się nas do socjalizacji, tak? Ciśniemy się w, no nie wiem, w ciasnych dzielnicach, mieszkaniach, w fabrykach, zakładach pracy, w szkołach, wszędzie dominuje small talk i tak dalej, który jest sztucznym jakimś ciepłem takim, w społeczeństwie, które samo w sobie jest, jako takie jest oziębłe, nie? No to wchodzimy na takie bardziej humanistyczne może i egzystencjalne refleksje, ale myślę, że to jest zawsze ważny wymiar tego, nie? Przypomnijcie sobie chociażby z Minima Moralia Adorna ten fragment, w którym mówi, że pomimo silnych starań z każdej wizyty w kinie wracam coraz głupszy i gorszy. Tam jest właśnie o tym, w jaki sposób, według Adorna przynajmniej, ten small talk, ta taka nasza codzienna, nie wiem, moralność, która nam nakazuje to udawane ciepło przekazywać ludziom, jest tak naprawdę znakiem przemocy i kompletnego rozpadu społeczeństwa. No, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą przeczytałem jak gdyby nigdy nic, ale Cleaver chyba nawet sam tam uwagi do końca nie poświęcił, bo mówiłem o produkcji jakościowo nowych potrzeb. I na pewno dla wielu z was to jest nic nowego, ale dla wielu osób może być to też zaskakujące. Jak możemy mówić o produkcji potrzeb? No moi drodzy, ja już wiele razy mówiłem nawet o kategorii takiej jak produkcja podmiotowości, którą ja się namiętnie ostatnio zajmuję. I ogólnie też musimy sobie zdać sprawę, że tutaj, tak jak w przypadku jedzenia, zupy, łyżką bądź widelcem, żadne pojęcie, żadna kategoria i żadne zjawisko nie jest zawieszone w próżni. Potrzeby człowieka również są uwarunkowane zewnętrznie. Okej, mamy z jednej strony pewne rzeczy przyrodzone, tak, że jako organizmy biologiczne, chcąc utrzymać homeostazę, zawsze musimy gdzieś pozyskiwać energię, czyli pożywienie, tak, i oraz substancje, które mają też funkcje strukturalne, jakieś enzymy i tak dalej. Więc zawsze będziemy potrzebowali jedzenia, picia i tak dalej, suplementacji pewnych substancji. Natomiast to, w jakiej formie już je będziemy przyjmować, jaką formę uznamy za normalną, konieczną i tak dalej, znowu jak to w świecie wartości, jak to w tym świecie społecznym, kapitalistycznym, no mamy do czynienia z pewnymi konstruktami i kto jest silniejszy, ten ma większe oddziaływanie na to, co jest przyjęte za normę, tak? Jednym ze sposobów walki z kapitalizmem prowadzonej od wewnątrz podmiotu jest właśnie odcinanie się od sztucznie wzbudzanych w nas potrzeb. I to jest ten cały antykonsumeryzm, ale myślę, że weganizm na przykład też jest tego przejawem, tak? Ludzie pokazują, że okej, skoro takie a takie produkty są okupione cierpieniem zwierząt i w ogóle, wiecie, cierpienie i tak dalej, to są kwestie etyczne, moralne, empatia, te sprawy, ale patrząc nawet z punktu widzenia racjonalnej organizacji społeczeństwa, która nie doprowadzi nas do samozagłady, to cały przemysł związany z pozyskiwaniem mleka i mięsa i tak dalej jest ogromnym po prostu nowotworem na ekosystemie ziemskim. No i teraz osoby, które chcą się wyłamać z tego obiegu, zdają sobie sprawę, że ej, no moment, przecież my tak naprawdę nie potrzebujemy jeść mięsa, jeśli odpowiednio ogarniemy naszą dietę, nie? No ale to też się łatwo mówi, jeśli ktoś ma trochę więcej pieniędzy i lepsze warunki do gotowania i tak dalej. Jak na przykład patrzę na osoby mieszkające w akademikach, które próbują prowadzić dietę wegańską, no to pozdro. Są skazani na same gotowce, które w Polsce są droższe niż tak zwane zwykłe jedzenie, nie? Gdzie na przykład na Zachodzie z własnego doświadczenia wiem, przynajmniej no głównie we Francji, jak tam pracowałem, że produkty wegańskie są czasami nawet tańsze niż to, czego są wegańskimi odpowiednikami, nie? Da się, da się. Tylko u nas kapitał wykorzystuje, że jest to
nowum pewne, kulturowe, że jest to coś egzotycznego i próbuje to właśnie nam sprzedać jako pewną niszę. Próbuje pewien element ekskluzywności wokół tych produktów, wokół tych towarów stworzyć i w ten sposób jeszcze więcej na nich zyskać, nie? Chociaż tu już wchodzimy w takie kwestie jak wartość znaku, jak konsumowanie dla pokazu i tak dalej. Rzeczy, którymi się zajmowali kolejno Baudrillard i Bourdieu. Francuska socjologia z Rikczem, jak zawsze. Jeszcze jedną uwagę, jeśli chodzi o te potrzeby, muszę dorzucić od siebie, bo to jest coś, w czym się świetnie dogadują marksistki z psychoanalitykami. W sensie to jest pewien taki języczek uwagi, który bardzo łączy psychoanalizę i marksizm, czyli właśnie wytwarzanie potrzeb, bo psychoanaliza zajmuje się właśnie pragnieniem, jego społecznymi uwarunkowaniami i tak dalej. Tak, wbrew pozorom psychoanaliza jest bardziej usocjologiczniona, że tak powiem, niż większość nurtów w psychologii konwencjonalnej, jakie istnieją. Niestety psychologia jest nadal skażona indywidualizmem metodologicznym i co czyni z niej taką, wiecie, nadworną, burżuazyjną naukę, która się zajmuje przysposabianiem jednostek do życia w kapitalizmie i niebuntowania się, podobnie jak coaching zresztą. Tfu. Lacan, pisząc o dialektyce podmiotowości, jest taki tekst w jego tym zbiorze Écrit, który jest bardzo fajnie streszczony, ta kwestia, skąd się bierze powstawanie właśnie podmiotu w psychoanalizie, interpelacja, jak jest rozumiane, to skąd się bierze podmiot. W tekście Anny Turczyn o interpelacji. Podlinkuję tam oczywiście w opisie. I ona tam rozróżnia, zresztą tak jak to francuski język ma w swojej naturze, te trzy poziomy, że mamy potrzebę, besoin, żądanie, demande i pragnienie, désir. I potrzeba to jest coś takiego najbardziej obiektywnego, chciałoby się powiedzieć, w sensie czegoś mi rzeczywiście fizycznie brakuje, na przykład jest mi zimno, więc muszę się ogrzać poprzez jedzenie czegoś ciepłego, napicie się albo odzienie się, tak? I tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które na poziomie biologicznym się wręcz odbywają. Natomiast czym innym jest to, jak my się podepniemy do sfery symbolicznej komunikacji, żeby to ogłosić światu, tak? Dziecko na przykład ma tylko jedno znaczące, tylko jeden signifiant do wykorzystania, jak jest w kołysce, mianowicie krzyk i płacz. Co według psychoanalizy lakanowskiej rodzi potem pierwsze połączenie w matrycy symbolicznej dziecka, że krzyk równa się pojawienie się matki. No i potem się zaczyna cała struktura symboliczna w dziecku rodzić. Więc to, w jaki sposób będziemy nazywać nasze potrzeby, jakie żądanie będziemy przypisywać do naszych najbardziej nawet biologicznych potrzeb, to już jest kwestia zapośredniczona przez społeczeństwo i przez kulturę, również przez kapitalizm. I to jest ważne, trzeba zapamiętać. A w momencie, kiedy pojawia się ten najwyższy poziom, czyli pragnienie, désir, typowo pojęcie związane z libidalnością, z psychoanalizą, kiedy pragniemy czegoś, żeby zapełnić naszą egzystencjalną pustkę, takie rzeczy, wiecie, jak uznanie, poszukiwanie jakiegoś absolutu, poszukiwania mistyczne, duchowe i tak dalej, kapitalizm niestety też ma tutaj ogromną paletę narzędzi do manipulowania, do wpływania na nas i tak dalej. I tu się cała rozgrywa przeciekawa krytyka właśnie ideologii, postaw i tak dalej, którymi się zajmuje właściwie marksizm powojenny i psychoanaliza i te wszystkie takie powiązane z tym nurty, w środku których obecnie plasuje się postać Sławoja Žižka, nie? Także widzicie, to jest wszystko połączone. Tym małym tutaj napomnieniem gdzieś pomiędzy słowami, że istnieje coś takiego jak produkcja nowych potrzeb, Cleaver w zasadzie tym jednym wyrażeniem objął ogromny problem, bardzo ważkie zagadnienie dla nie tylko marksizmu, ale wielu innych nurtów teorii społecznej. Z tymi potrzebami jest jeszcze jedna kwestia, ostatnia już, do tego się odwołam. Coś, o czym fajnie piszę w swojej książce o Heglu, już tutaj wspominanej na tym seminarium, Wojna i motłoch, Bartosz Wójcik, autor tej książki, pisze, że właśnie Hegel dostrzega pewien problem w społeczeństwie obywatelskim, dlatego że społeczeństwo obywatelskie rozumiane było przez niego jako system potrzeb,
gdzie jakby ludzie wchodzą do tej właśnie sfery publicznej i, że już tak powiem po habermasowsku bardziej, i tam mogą się wymieniać potrzebami i ofertami bądź pomysłami, jak te potrzeby spełnić, nie? Rodzi się rynek, bla, bla, bla i tak dalej. Natomiast Hegel zauważa, że społeczeństwo obywatelskie poniekąd traci legitymizację w kapitalizmie, dlatego że kapitalizm zaczyna wywoływać pewne w tym społeczeństwie potrzeby, których on sam nie jest w stanie spełnić. I stąd się bierze bieda, też byśmy dzisiaj powiedzieli, że stąd się bierze depresja i tak dalej, i tak dalej. I to tyle, jeśli chodzi o kwestię wytwarzania potrzeb. Już się zamykam na ten temat. Okej, czyli tak wygląda analiza towarowa, czy też analiza klasowa, uzupełniona o perspektywę rozróżnienia między stroną ilościową i stroną jakościową. Natomiast pomiędzy stronami 141 i 142 Cleaver przechodzi do typowo, nie wiem jak to nazwać, późnooperaistycznego, a może nawet postoperaistycznego argumentu do kwestii, którą wniósł właściwie Antonio Negri w swoich wykładach o Grundrisse w Marx Ultra Marx, czyli Marx poza Marxem, w angielskiej wersji Marx Beyond Marx. Mianowicie chodzi o słynny fragment o maszynach Marxa. Znaczy tak, po kolei. Fragment o maszynach Marxa pojawił się w obiegu operaistycznym już w latach 60. Został przetłumaczony i wydany jako osobny tekst, jako taki pamflet i tak dalej. I tam Marx zastanawia się nad tym, do czego doprowadza tak naprawdę dla niego w perspektywie, dla nas to jest rzeczywistość, do czego doprowadza posuwająca się coraz bardziej naprzód automatyzacja, do czego doprowadza przewaga kapitału stałego nad kapitałem zmiennym. I Marx tam sygnalizuje coś, co jest nie do pomyślenia w ogóle z perspektywy kapitału, w sensie książki Kapitał, a mianowicie to, że istnieje potencjalna sytuacja na horyzoncie, gdzie dochodzi do kryzysu prawa wartości. To znaczy nadchodzi taki moment, w którym głównym źródłem wartości dla kapitału nie jest praca, tylko właśnie tę pracę wykonują raczej maszyny i wartość pochodzi z czegoś, co Marx nazywał, wartość głównie pochodzi z czegoś, co Marx nazywał general intellect, czyli intelektem powszechnym, tak? Nagromadzeniem naszej wiedzy naukowej, technologicznej i tak dalej. I w kontekście tej relacji między przemianami ilościowymi a jakościowymi, Cleaver to opisuje tak, że ilościowy wzrost ilości kapitału stałego, zwłaszcza maszyn, na robotnika prowadzi do jakościowych przekształceń stosunków między kapitałem i klasą robotniczą, a ostatecznie umożliwia zniszczenie kapitału. W tym procesie zwiększenie ilości pracy powyżej pracy niezbędnej przekształca ją jakościowo w wartość dodatkową. No i właśnie o to chodzi. Maszyny sprawiają, że coraz mniej pracy jest potrzebne, żeby wytworzyć jakieś konkretne rzeczy. To znaczy ten społecznie konieczny czas pracy, o którym mówiliśmy, który jest miarą wartości, zaczyna się zmniejszać i kapitał ma coraz mniej argumentów, moglibyśmy tak powiedzieć, żeby zmuszać ludzi do pracy. No moglibyśmy się zastanowić, moment, no ale skoro mniej potrzebuje ludzi do wykonania tej samej pracy, no to chyba lepiej, nie? No właśnie nie, dlatego że zysk. Jak już wielokrotnie powtarzałem, wartość dodatkowa bierze się jedynie z pracy ludzkiej, dlatego że maszyny nie oszukasz. Jeśli maszyny nie wyserwisujesz za odpowiednią kwotę, jeśli nie dostarczysz odpowiednich surowców, energii, części i tak dalej, to ona się po prostu zepsuje. To jest taka kwestia zero-jedynkowa, jej się nie da oszukać. Natomiast wiecie, jak jest na rynku pracy. Ludzi można wykorzystywać, robić wciula, jak się wkurzą, to zwolnisz, zatrudnisz nowych, jest cały czas presja tak zwanej, jak to Marx by powiedział, rezerwowej armii pracy, czyli po prostu bezrobotnych, których zresztą gwoli przypomnienia Cleaver też zalicza do klasy robotniczej, ale nie najemnej, tak? Cleaver twierdzi, że to też jest praca, ciągłe poszukiwanie pracy, nawet nieświadome wywieranie presji na ten rynek pracy. W każdym razie no, przyczyniacie się w ten sposób, będąc bezrobotnymi, do podtrzymywania tego systemu. Wszystko się pięknie zamyka w kole. No i teraz właśnie Cleaver
podkreśla, co jest właśnie, wiem, no, takim typowym powtórzeniem dyskursu włoskiego, autonomistycznego, co jest takim typowym nawiązaniem do właśnie Marx Oltre, Marx Negriego, jest to, że tutaj celem walki klasowej staje się sama praca. To znaczy, my jako klasa robotnicza zauważamy, że jest wystarczająco, po pierwsze, dużo już naprodukowanych zasobów, żebyśmy wszyscy mogli pożyć trochę mniej pracując, a poza tym jest mnóstwo narzędzi, mnóstwo automatów i tak dalej, które by mogły wytwarzać pracę za nas. No i Cleaver mówi, że są dwie strategie odpowiedzi kapitału na to. Albo przenosimy pracę do krajów trzeciego świata, tam gdzie klasa robotnicza jest po prostu słabsza, gorzej zorganizowana, nie istnieje jakiś aparat prawny, który mógłby ją chronić i tak dalej, nie? Albo z drugiej strony przechodzimy w świat reprodukcji. Świat reprodukcji to jest, wiecie, szerokie pojęcie. W wąskim znaczeniu zazwyczaj się go kojarzy z perspektywy feministycznej jako tą pracę, która kulturowo zazwyczaj jest przypisana osobom socjalizowanym do ról kobiecych i polega na odtwarzaniu siły roboczej zazwyczaj mężczyzn, nie? Czyli karmienie, opieka i tak dalej. Już się czuję, jakbym to tysięczny raz tutaj powtarzał, no ale wiecie, o co chodzi. Natomiast w szerszym znaczeniu reprodukcja to jest w ogóle są wszystkie procesy, które sprawiają, że społeczeństwo ludzkie się odtwarza również na poziomie kulturowym. I do pracy reprodukcyjnej zaczynają się zaliczać już takie rzeczy, nawet jak po prostu komunikacja i branie udziału w kulturze. Negri później w latach 90. razem z Michaelem Hartem nazwie to pracą biopolityczną, tak, gdzie po prostu kapitał, starając się już w akcie desperacji znaleźć jakieś źródło wartości dodatkowej, zaczyna szukać sposobów, jak można by przechwytywać wartość po prostu z podstawowych funkcji życiowych człowieka, nie? I jednym z rozwiązań, czy jednym z przejawów właśnie takiej mobilizacji kapitału w tą stronę jest zjawisko kapitalizmu kognitywnego, znaczy ja mówię zjawisko. Kapitalizm kognitywny to jest pewne pojęcie techniczne i jest pewna teoria, że taka formacja społeczna istnieje. To zaczynało na początku lat 2000 jako hipoteza. Teraz wydaje mi się, że możemy mówić o teorii naukowej, ponieważ wychodząc z założeń zarówno postoperaistów, jak i francuskiej szkoły regulacyjnej, bo te dwa nurty się połączyły w tworzeniu tej teorii, wychodząc z ich założeń i biorąc pod uwagę weryfikacje empiryczne, jakie im się udało przedstawić, no to rzeczywiście jest to, spełnia według mnie to przesłanki bardzo solidnej teorii naukowej z zakresu nauk społecznych, tak? Tylko teraz zarówno Cleaver, jak i każdy myślący trzeźwy autonomista się zapyta, no dobra, ale jakie dla nas to ma przełożenie polityczne, bo pamiętajmy, mówimy o tym, co jest najatrakcyjniejsze dla awangardy kapitału, dla tym, co przynosi najbardziej spektakularne zyski, bo rzeczywiście, jak się zerknie na notowania na giełdzie, no to na przodzie są Google, Amazon, Twitter już nie ostatnio, ale co tam jeszcze, Apple, nie? Czyli komunikacja i najnowsze technologie. Ale to nie zmienia faktu, że większość klasy robotniczej na świecie nadal pracuje w jakichś, nazwijmy to szeroko, okołoindustrialnych albo i nawet miejscami preindustrialnych warunkach, tak? No i jest ten problem też z tym, o czym pisze Negri, bo Negri i o tym też z nieczytelnymi pisałyśmy takie dosyć rozległe komentarze, wydając tekst Gigi Rogero, że Negriemu przyświeca taki dziwny technooptymizm, jakby on zakłada, że z samego faktu, że jesteśmy tym, nie wiem, cybertariatem czy kognitariatem pracującym po prostu na najnowszych technologiach proletariatem, to już z tego wynika, że jesteśmy potencjalnie rewolucyjni. No, jakby to jest teza, która się do końca kupy nie trzyma, nie? Zresztą jak pomyślicie o poglądach politycznych, jakie się wam kojarzą ze społecznością informatyków, nie? Głównie facetów, o wiadomych poglądach, szczególnie gospodarczych. Chociaż to się zaczyna zmieniać, bo dostają w dupę, bo ich rynek się przesyca, bo już pracodawcy przestają być tacy miludzcy i pokazują swoją prawdziwą kapitalistyczną twarz. Także jak czasami będziecie gdzieś ciekawości szperać właśnie po tych tekstach operaistycznych, postoperaistycznych, marksizm autonomistyczny, kapitalizm kognitywny, te rzeczy, w których się obracamy, to dlatego ten fragment z Grundrisse pod tytułem Fragment o maszynach jest taki zajmujący, kontrowersyjny i nadal aktualny, tak? Bo nadal zastanawiamy się, co począć z tym, że ogromna część wartości jest produkowana przez po prostu maszyny. Jak to wpływa na przemiany społeczeństwa, przemiany rynku pracy. No.
No i tak, Cleaver tutaj podał dwie strategie podstawowe kapitału, wracając do książki. Jesteśmy na stronie 142. Przeniesienie pracy do krajów trzeciego świata albo przeniesienie się do świata reprodukcji. Jeśli by kulturę, jakby kultywowanie świata symbolicznego podłączyć rzeczywiście pod reprodukcję, no to tutaj nic nie mamy do dodania, ale wiecie, od kiedy jest szkoła frankfurcka, szczególnie po wojnie, to bardzo popularnym w marksizmie stało się takie pojęcie jak przemysł kulturowy. I na przykład odpowiedź szkoły frankfurckiej na te powojenne przemiany, tak, że już nie jest tyle rąk do pracy potrzebnych we fabrykach i trzeba jakoś zagospodarować klasie robotniczej czas wolny. Ich odpowiedzią na to jest właśnie to, jak bardzo wybuchł przemysł kulturowy, tak? Dlaczego tam mogą się zadziać takie historie jak od zera do milionera? Dlaczego tam tyle pieniędzy się inwestuje w produkcję telewizyjne, w jakieś przedsięwzięcia wirtualne, internetowe i tak dalej? Dobra, ale zejdźmy na ziemię, bo w momencie, kiedy pojawia się fragment o maszynach z Grundrisse Marxa i kiedy pojawia się temat automatyzacji maszyn, cytując niedawne exposé Morawieckiego, świat postpracy, to budzą się koszmary, chciałoby się powiedzieć, tak jak rozum śpi. W sensie budzą się zarówno nadzieje, jak i różne nowe metody, analizy, propozycje teoretyczne i tak dalej, które są złożone, jest tam wiele sprzecznych stanowisk w marksizmie ogólnie, jeśli chodzi o to, jak zabrać się za i sam ten fragment z Marksa i jaki problem pracy w świecie maszyn, automatyzacji, a teraz jeszcze w świecie sztucznej inteligencji. Może to nie jest najlepsza chwila, żeby się w to aż tak zagłębiać i tak ogromną dygresję tutaj zrobiłem, żeby wyjaśnić w ogóle skąd się bierze ta wrzutka ze strony Cleavera w tym miejscu. Odeślę was tylko do artykułu, który no w bardzo wyczerpujący sposób opisuje tę kwestię. Artykuł Krystiana Szatkowskiego, postoperaistyczne lektury fragmentu o maszynach w świetle krytyki, coś takiego. Oczywiście jak zawsze bibliografia będzie w opisie, tam dam namiar do tego tekstu i na razie z tym was zostawię, bo inaczej odfruniemy w ogóle w świat całkiem innej dyskusji. Ale wracamy do Cleavera, wracamy do analizy towarowej, która jest pogłębiona o trzeci wymiar, jakim jest rozróżnienie na stronę jakościową i ilościową, no i wracamy do tej perspektywy kapitału na stronie 142. No więc Cleaver pisze, że ilościowa redukcja czasu pracy jest też zwiększeniem ilości rozporządzalnego czasu. Wieczny problem kapitału polega na tym, żeby zmienić ten coraz dłuższy potencjalny wolny czas w czas pracy. I tak jak już wspominałem, dlatego wspomniałem w ogóle nie bez powodu o kwestii przemysłu kulturowego, w ogóle o tej perspektywie roztoczonej przez Horkheimera i Adorna w Dialektyce Oświecenia. Dlatego, że oni zastanawiają się tam w zasadzie nad tym, jak to się stało i jak to działa, że wolny czas stał się również przedmiotem no, utowarowienia w zasadzie, tak? Że my często zarabiamy i pracujemy tylko po to, żeby potem uczestniczyć dalej w reprodukowaniu i akumulowaniu kapitału. Tylko że poprzez właśnie przemysł kulturowy, rozrywkowy, tak? Poprzez utowarowiony odpoczynek i udział w kulturze, tak? Więc tutaj nie chodzi o to, żeby po prostu jawnie ukraść nam wolny czas i kazać nam pracować więcej w ramach stricte pracy najemnej, w jakimś zakładzie pracy i tak dalej. Nie, tutaj chodzi o to, żeby nas uruchomić po prostu dalej do reprodukcji kapitalizmu w ogóle, również w czasie, który no, nominalnie, oficjalnie jest wolny, tak? No i Cleaver pisze o tym, że to jest właśnie pole, na którym ta kontrola ludzi staje się coraz trudniejsza, tak? Dlatego też w obrębie kultury, kontrkultury, przeciwstawieniu się konsumpcji, alternatywnych jakichś obiegów, nawet symboli, sensów, znaczeń i tak dalej, skupia się w zasadzie w drugiej połowie XX wieku ruch robotniczy, tak? Czy szeroko rozumiane ruchy lewicowe. I myślę, że w tych Włoszech, do których cały czas tutaj się odwołujemy razem z Cleaverem, też to widać. Okej, z jednej strony autonomia i postoperaizm jest trochę taką desperacką próbą odkrycia jeszcze, dokonania jeszcze raz tego genialnego odkrycia na nowo klasy robotniczej jako autonomicznego bytu politycznego, tak jak to miało miejsce w latach 60., a
ale tam też są te wszystkie kontrkulturowe eksperymenty, tak, które niektórym się za bardzo nie podobały w tym, że ruchu robotniczym, bo wydawały się takie, wiecie, drobnomieszczańskie, liberalne, albo w zasadzie łatwe do zrekuperowania, czyli wciągnięcia ponownie do kapitalizmu, tak. Natomiast wracając do stricte już takich ekonomicznych, gospodarczych rzeczy i do analizy Cleavera, ten aspekt tych przemian ilościowo-jakościowych, on tutaj próbuje nam zilustrować przy pomocy sektora rolniczego i sektora energetycznego, tego jak one się rozwijały w latach 70. W obu tych sektorach, pisze Cleaver, dalej na stronie 142, rozwój technologii i substytucja kapitału stałego za zmienny są bardzo daleko posunięte. Substytucja kapitału stałego za zmienny chodzi o to, że zamiast wydawać na kapitał zmienny, czyli na płacę, czyli na klasę robotniczą, czyli zamiast zależeć od klasy robotniczej, kapitał coraz bardziej zależy od maszyn, tak? No i te przemiany są daleko posunięte według Cleavera najbardziej w amerykańskiej produkcji zboża i mięsa oraz w przemyśle naftowo-petrochemicznym. Ich analiza, jak pisze Cleaver, ujawnia dwie rzeczy. Z jednej strony mamy rozwój i reorganizację technologii produkcji jako reakcję na siłę klasy robotniczej, a po drugie usuwanie pracy z produkcji stworzyło sektory, które są w coraz mniejszym stopniu zdolne do dostarczania pracy potrzebnej kapitałowi dla celów kontroli społecznej. Czyli Cleaver znowu zauważa, że pewne posunięcia, takie innowacje w danej gałęzi przemysłu znowu są odpowiedzią na siłę klasy robotniczej. Są próbą jakby uniknięcia zaszantażowania czy zablokowania akumulacji kapitału przez klasę robotniczą. A z drugiej strony w momencie, kiedy właśnie usuwamy pracę z produkcji, kiedy kapitał zmienny ustępuje kapitałowi stałemu, to tutaj według Cleavera pojawiają się sektory, w których coraz trudniej jest dostarczać pracę jako środek kontroli społecznej, nie? Coraz mniej jest sektorów, do których można zapędzić po prostu ludzi, szczególnie przy pomocy tego liberalnego sloganu o stwarzaniu miejsc pracy, żeby po prostu móc tam kontrolować czas i życie ludzi i przepływy pieniędzy, nie? I siły roboczej. No jakie rozwiązania tutaj przyjął kapitał? Cleaver podkreśla takie dwa. Pierwsze jest umiędzynarodowienie pracochłonnych sektorów, czyli sektorów, które wymagają zatrudniania mimo wszystko ludzi i przeniesienie ich do trzeciego świata i w coraz większym stopniu do krajów socjalistycznych, tak to Cleaver przynajmniej nazywał wtedy, gdzie klasa robotnicza jest słabsza. Druga strategia to jest restrukturyzacja pozostałej części fabryki społecznej, żeby rozszerzyć narzucanie pracy polegającej na reprodukcji siły roboczej. To jest coś, o czym mówiłem, nawiązując koniec końców do pojęcia pracy biopolitycznej u Negriego, ale w takim podstawowym, autonomistycznym rozumieniu, szczególnie z perspektywy Cleavera, kiedy jeszcze nie mieliśmy tej postoperaistycznej teorii lat 90., to głównie chodzi o perspektywę feministyczną, która pokazuje, że coraz więcej pracy tak naprawdę muszą wykonywać gospodarstwa domowe, przede wszystkim kobiety, ale również nauczycielki, opiekunki i tak dalej. Jeśli zapędza się społeczeństwo coraz bardziej do tej wielowymiarowej pracy, tworzy się nowe branże, odbiera się ludziom coraz więcej czasu, wrzuca się ich w coraz większą mobilność, to oni też sami w sobie muszą być coraz bardziej gotowi do tej pracy, tak? Muszą mieć coraz łatwiej reprodukowalną siłę roboczą. Stąd zupki w proszku albo dania w mikrofali, tak? Ale stąd też konieczność właśnie wyciśnięcia jak najwięcej pracy z gospodyń domowych oraz z innych takich kulturowo bardziej kobiecych zawodów, polegających na opiece, polegających na edukacji, polegających na wychowywaniu i tak dalej, nie? I tutaj na końcu akapitu Cleaver daje taką silną tezę, że głębokość i trwałość obecnego kryzysu, tego z lat 70., pokazały, że walki najemnych i nienajemnych pracowników to decydująca przeszkoda dla realizacji tych strategii, przeszkoda, której kapitał dotychczas nie przezwyciężył. To jest silna teza, ale no i tutaj już jakby każdy z nas póki co w własnym zakresie powinno się zastanowić, czy ona jest rzeczywiście aktualna. Jeśli jeszcze słuchacie w tym momencie, możecie zostawić w komentarzach swoją opinię na ten temat. Skoro przeszliśmy do takiej formy YouTube'owej, to chociaż tyle feedbacku mogę mieć. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą w ogóle wprowadzenie tego rozróżnienia na aspekt ilościowy i jakościowy pokazuje. Takie sztuczne rozdzielenie, jak to Cleaver mówi, stara dychotomia pomiędzy polityką i ekonomią, gdzie jako ekonomiczne
zaszufladkowuje się walki uważane wyłącznie za ilościowe, czyli na przykład o wyższe płace, o krótszy czas pracy i tak dalej. Przechodzimy na stronę 143. Cytuję dalej Cleavera. Mówiono, że nie wykraczają one poza kapitał, który ma charakter ilościowy. Polityczną w cudzysłowie jest tylko walka, która uderza w samą jakość kapitału, to znaczy, która zmierza do rewolucyjnego obalenia kapitału poprzez przejęcie władzy państwowej. No i Cleaver mówi, że guzik. Dlatego, że no, walka ilościowa też jest walką polityczną, no bo jest po prostu walką, tak? Bo wchodzimy na arenę polityki szeroko rozumianej, podejmujemy walkę i nawet jeśli chcemy zmienić coś ilościowo, zdobyć podwyżkę, zmniejszyć normy pracy i tak dalej, to nadal wzmacniamy siebie jako klasę robotniczą. I tutaj Cleaver tłumaczy nawet, skąd się bierze to przeświadczenie również wśród niektórych marksistów o tym rozróżnieniu, że to, co ilościowe, jest ekonomiczne, a to, co jakościowe, jest stricte polityczne. Przysłowiowe ziarno prawdy w kwestii czysto ilościowej walki ma związek z porozumieniami w sprawie wydajności. Jeśli wzrost dochodów klasy robotniczej zostanie skutecznie związany ze wzrostem wydajności, wówczas walka faktycznie nie może wykroczyć poza kapitał. Pomimo tego, nawet tutaj wzrost wydajności i reorganizacja klasy robotniczej, którą za sobą pociąga, powoduje jakościową zmianę w stosunkach klasowych. Podobnie większy dostęp robotników do bogactwa dzięki porozumieniom w sprawie wydajności stanowi grunt dla przyszłych walk. To właśnie dzięki tym jakościowym zmianom klasa robotnicza staje się zdolna do zerwania porozumień w sprawie wydajności oraz pchnięcia systemu na drogę głębokiego kryzysu politycznego. Ja tu bym dodał jeszcze przede wszystkim, że żeby móc aktywnie i w sposób ciągły i wydajny walczyć politycznie, no my też musimy być zreprodukowani. To też jest proces momentami lustrzany do kapitalistycznego wyzysku, czy nawet prowadzący do czegoś, co niektórzy aktywiści nazywają samowyzyskiem. Bo my też musimy być najedzeni, wyspani, przygotowani i tak dalej, żeby móc walczyć politycznie, żeby móc walczyć klasowo. I jeśli rzeczywiście mamy lepsze warunki życia, to jest nam łatwiej, tak? Że mamy nawet więcej po prostu pieniędzy, które możemy wydać na materiały, nie wiem, żeby zrobić jakieś banery, flagi, cokolwiek. Więc trzeba też o tym pamiętać. To nie jest tak, że walka polityczna się bierze z kosmosu i z głowy. Trzeba pamiętać, że ona ma też swoje zaplecze techniczne, o czym się bardzo często zapomina. Dlatego te drobne zmiany ilościowe są tak ważne. Nie wiem, że na przykład ciut krócej będziemy pracować, to tym więcej czasu mamy na samoorganizację siebie, tak? Ale też odwrotnie Cleaver pisze, że z drugiej strony niektóre rodzaje walki, które wydają się jakościowe, raczej rozwijają niż obalają kapitał. Na przykład można by powiedzieć, że strategia kontroli robotniczej nad fabryką prowadzi do kontroli robotników nad sobą i produkcją dla kapitału. I to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ o nim pisał Marx w tomie trzecim Kapitału. Ja może przejdę od razu do tego fragmentu z pierwszej części trzeciego tomu Kapitału, gdzie Marx pisze o fabrykach spółdzielczych, gdyby należały do samych robotników. Ja mam to beżowe wydanie z lat 50. Tam to jest strona 482-483, ale w bibliografii dam namiary do tego wydania późniejszego i zresztą poprawionego z MED, czyli dzieł zebranych Marxa i Engelsa. Myślę, że jak przeczytam ten fragment, to będzie mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Marx pisze tak. Fabryki spółdzielcze należące do samych robotników stanowią w obrębie starej formy pierwszy dokonany w niej wyłom, aczkolwiek wszędzie, o ile chodzi o ich rzeczywistą organizację, reprodukują oczywiście i muszą reprodukować wszelkie braki istniejącego systemu. Jednakże antagonizm między kapitałem a pracą znika w obrębie tych fabryk, chociaż z początku dzieje się to jedynie w tej formie, że robotnicy jako zrzeszenie są swymi własnymi kapitalistami, to znaczy stosują środki produkcji, aby zużytkować swą własną pracę. Fabryki te wskazują, jak na pewnym szczeblu rozwoju materialnych sił wytwórczych i odpowiadających im społecznych form produkcji, z jednego sposobu produkcji rozwija się i kształtuje w trybie naturalnym nowy sposób produkcji. Bez systemu fabrycznego, który powstał na gruncie kapitalistycznego sposobu produkcji, fabryka spółdzielcza nie mogłaby się rozwinąć tak samo, jak nie mogłaby się rozwinąć bez systemu kredytowego, który także zrodził się na gruncie kapitalistycznego sposobu produkcji. System kredytowy, stanowiąc główną podstawę stopniowej przemiany prywatnych przedsiębiorstw kapitalistycznych w kapitalistyczne towarzystwa akcyjne, dostarcza także środków do stopniowego rozwoju przedsiębiorstw spółdzielczych w skali obejmującej w większym lub mniejszym stopniu cały kraj.
kapitalistyczne przedsiębiorstwa akcyjne, podobnie jak i fabryki spółdzielcze, należy uważać za przejściowe formy od kapitalistycznego sposobu produkcji do systemu produkcji zrzeszonej, z tą wszakże różnicą, że w pierwszym wypadku antagonizm został zniesiony w sposób negatywny, w drugim zaś w sposób pozytywny. I o co tutaj chodzi? To jest jakby, mówiąc bliższym mimo że językiem Adorna, pewna konsekwencja prymatu tej negatywnej totalności społeczeństwa kapitalistycznego nad poczynaniami jakichś pojedynczych inicjatyw. Bo nawet jeśli stworzymy rzeczywiście spółdzielnie, tak jak to Jan Oleszczuk-Zygmuntowski na przykład promuje z polskich takich ekonomistów lewicowych, to nadal będziemy podmiotami grającymi w kapitalizm, nie? Nadal będziemy na zewnątrz musieli grać po prostu na zasadach, które nam narzuca rynek, nie? W pewien sposób tutaj jest ryzyko dokonania samowyzysku, już nie w tym sensie, w jakim mówiłem w kontekście aktywizmu na przykład i walki klasowej, ale w tym sensie, że chcąc nadążać za zasadami kapitalistycznymi, będziemy w czymś, co jest z założenia spółdzielnią, narzucać sobie takie zasady, które rzeczywiście przywrócą dosyć mizerny los naszej pracy, nie? Zresztą tutaj nie chodzi o tylko to, żeby zmienić warunki pracy, ale żeby znieść w ogóle pracę najemną. Nie chodzi o to, żeby produkować towary w przyjemnych warunkach, tylko w ogóle znieść formę towarową i pieniądz, nie? No tak by przynajmniej Cleaver postulował, on zawsze w wielu miejscach podkreśla, że na przykład przy krytyce MMT, nowoczesnej teorii monetarnej, że nie chodzi o gmeranie przy pieniądzu, tylko w ogóle o zniesienie go. No i tutaj Cleaver właśnie konkretnie się odwołuje do partycypacji pracowników we francuskich fabrykach, współzarządzaniu w Niemczech czy kontroli robotniczej w Jugosławii. No i pisze, że póki kontrola społeczna prowadzi do narzucania pracy i akumulacji dla kapitału, ma niewielkie znaczenie, czy zarząd ma białe kołnierzyki czy niebieskie. Sam Marx uważał, że kapitalizm nie może zostać zniesiony poprzez zastąpienie kapitalistycznych menedżerów robotniczymi bądź socjalistycznymi. Ja wam tutaj dałem pogląd Marksa z Kapitału, z trzeciego tomu. Natomiast Cleaver tutaj cytuje Grundrisse Marksa, jeszcze żebyśmy mieli inną perspektywę. Marx pisze: pogląd niektórych socjalistów, jakobyśmy potrzebowali kapitału, a nie kapitalistów, jest z gruntu fałszywy. W pojęciu kapitału zawiera się to, że obiektywne warunki pracy, a są one jej własnym produktem, stają się wobec niej osobowością lub, co oznacza to samo, występują jako własność osoby obcej robotnikowi. Pojęcie kapitału zawiera kapitalistę. Cleaver komentuje: ten fragment pokazuje, że Marx rozumiał, iż nie ma zasadniczej różnicy między kapitalistyczną akumulacją kapitału i socjalistyczną akumulacją kapitału, skoro kapitał oznacza stosunki klasowe pracy narzuconej dzięki formie towarowej. Marx zwalczał takie strategie kontroli robotniczej w sporze z prudonowskimi projektami spółdzielni. No i tyle w temacie. Jeszcze do tej dialektyki ilość-jakość, podsumowania tego powrócimy razem z Cleaverem na stronie 163, natomiast to już nie w tym odcinku prowadzenia do marksizmu autonomistycznego. Okej, tak się kończy podrozdział Moje drogie i moi drodzy o jakościowych oraz ilościowych aspektach wartości użytkowej i wymiennej. Teraz przejdźmy do kwestii wartości, której substancją jest praca abstrakcyjna, tutaj od strony 144. Cleaver zaczyna od takiej prostej rzeczy, no jak to w pierwszym rozdziale Kapitału, że żeby w wymianie zachodziła ilościowa ekwiwalencja, musi zaistnieć w dwóch różnych rzeczach coś wspólnego dla obu, tak żeby mogły zostać porównane ilościowo. Mamy przykład z Kapitału, ten klasyczny, często już będący obiektem żartów i memów, że jeden kwarter zboża równa się ilość tam centnarom żelaza, nie? No i Cleaver pisze, że musimy najpierw odkryć tę wspólną jakość zboża i żelaza, która pozwala je zrównać w wymianie. No i one się różnią mnóstwem rzeczy, tak? Oczywiście już wychodząc dalej bardzo do przodu i do tego, co nas najbardziej interesuje, między, nie wiem, wezmę mój przykład z życia sprzed paru lat. Między 12 złotymi, które dostawałam na rękę, a godziną z mojego życia spędzoną w pracy, no nie ma za wielu rzeczy wspólnych, nie? Jakby czas i życie i w ogóle to jest tak bogata rzecz. Jak ją wyrazić w pieniądzach, nie? Okej, mogę na przykład to porównać z ilością energii, którą zużyłem i ile muszę wydać, żeby ją zreprodukować, nie? No ale jakoś nie widzę wielu innych porównań. No więc dlatego praca poddana tej abstrakcji najemnej jest uśmiercona, nie? Według Marksa. Ta metafora według mnie jest tutaj bardzo trafna.
No ale jednak jak porównujemy dwie rzeczy w wymianie towarowej, no to tutaj Cleaver cytuje za Marksem, jako wartości wymienne mogą różnić się tylko ilością, więc mają jakąś wspólną jakość. No ale co to jest, nie? Cleaver pisze tak. Abstrahowanie jednak od ich wartości użytkowych oznacza abstrahowanie od ich określonych właściwości. To z kolei oznacza abstrahowanie od szczególnych cech ludzkiej pracy, która te właściwości wytworzyła i uczyniła je różnymi od innych towarów, uprawy zboża i wytopu żelaza. Kiedy abstrahujemy od ich materialnej rzeczywistości jako wartości użytkowych i wytworów określonych form użytecznej pracy, te towary jawią się jako produkty ludzkiej pracy pozbawionej określonej specyfiki. Tę ludzką pracę, która jest im wspólna, Marx nazywa pracą abstrakcyjną. Jako produkty abstrakcyjnej pracy są one jakościowo równoważne i jako takie nazywa je wartościami. O to chodzi, teraz już mam nadzieję rozumiemy, dlaczego Marx, kiedy wchodzi na ten poziom wyżej, tak jak mówiłem wcześniej, tak, już nie mówimy o wartości użytecznej, wartości wymiennej, tylko o świecie konsumpcji, produkcji i tak dalej i z drugiej strony świecie wartości jako takiej, to mówi po prostu wartość, a nie wartość wymienna. Więc prześledźmy to jeszcze raz. Dlaczego zestawiając dwie różne rzeczy pochodzące z całkiem różnych procesów produkcji, wymagające całkiem innych czynności i różnego używania życia, że tak powiem. Dlaczego możemy je według jakiejś proporcji zmierzyć, porównać i wymienić? Bo zakładamy, że jest jakaś wspólna wartość, ta wartość jako taka, o której mówi Marx, która jakby tkwi przez ten konstrukt właśnie społeczny w tych rzeczach. A żeby ona mogła zaistnieć, musieliśmy wyabstrahować od jakości. Więc zakładamy poniekąd, że praca, z której pochodzą te rzeczy, które dają się ilościowo porównywać, które dają się porównywać wartościowo przede wszystkim, no pochodzą z jakiejś pracy abstrakcyjnej, bo w ogóle nie ujmujemy konkretnej życiowej strony tej pracy, tylko jakąś jej abstrakcję. No i Cleaver pisze dalej, że powiedzenie jednak, że towar ma wartość, nie oznacza, że dokonujemy subiektywnej oceny. Po prostu chodzi o to, że jest to produkt abstrakcyjnej pracy i że zostanie wymieniony na coś innego. Więc substancją tej wartości jest abstrakcyjna praca. Tak? Jakby to teraz wytłumaczyć? Bo kiedy patrzyliśmy ze strony użytkowej, no to naturalne jest to, że substancją, czyli tym, co jest warunkiem koniecznym do zaistnienia cech użytkowych towaru, jest wykonanie konkretnej użytecznej pracy, tak? Trzeba dobrze naostrzyć nóż, żeby miał tą użyteczność jako ostrej rzeczy, trzeba dobrze napisać kod programu, żeby był on wydajny i tak dalej, żeby się dobrze odpalał, wykonywał swoje funkcje. No ale co trzeba zrobić, żeby po tej drugiej stronie, tej społecznej wymiany, tego społeczeństwa wymiany, jakby to Adorno powiedział, Tauschgesellschaft, żeby tam mogła zaistnieć w ogóle wartość wymienna i możliwość takiego abstrakcyjnego wymieniania. No to jak przejdziemy na tą drugą stronę lustra, do tego świata Marksa, krainie czarów i kruczków metafizycznych i teologicznych towaru, cytując rozdział o fetyszyzmie towarowym, no to znajdziemy tam świat po prostu abstrakcji, tak? I tego, że niedzisiejsza godzina mojej pracy jest równa, nie wiem, pracy nad dwoma bochenkami chleba, które po 6 zł kupuję. Jak to w ogóle, jakich tam trzeba uproszczeń dokonać, nie? No i właśnie tym uproszczeniem, tym wyobrażeniem, tą zjawą, która stoi za wartością wymienną, tą substancją wartości jako takiej jest praca abstrakcyjna, stąd ona się bierze. I jeszcze do kwestii tego rozróżnienia między wartością po prostu, a wartością wymienną, Cleaver pisze, że wartość wymienna jest formą przejawiania się wartości, sposobem, na jaki wartość ma swój rozpoznawalny wyraz w kapitale. Inaczej mówiąc, praca dla kapitału ma znaczenie i występuje jako stosunek społeczny tylko wtedy, gdy jest uprzedmiotowiona w produkcie, który jest wymienialny, a ostatecznie przynosi wartość dodatkową. Więc pamiętacie, jak mieliłem wielokrotnie tą analizę pierwszego zdania kapitału, którą przeprowadził John Holloway, nie? Że tak naprawdę bogactwo społeczne tylko jawi się jako zbiorowisko towarów, a tak naprawdę jest czymś innym, może być czymkolwiek innym oprócz tego, nie? No to tak samo tutaj praca nam się jawi w soczewce towaru jako abstrakcyjna praca, tak? Jako wszyscy po prostu zglajszachtowani, mierzeni od jednej sztancy i tak dalej, że ty od tej do tej godziny masz wyprodukować tyle i tyle rzeczy. Jeśli wyprodukujesz więcej, okej, może tam kapitalu ci skapnie jakąś premię, ale niekoniecznie. Jeśli wyprodukujesz mniej, no to wypadasz, nie? I Cleaver podkreśla, że abstrakcyjna praca
kasa nie jest zwykłym abstrakcyjnym pojęciem. W abstrahowaniu tutaj nie chodzi nam tylko o czynność intelektualną, tak? O uproszczenie, które nasz mózg dokonuje, żeby coś ogarnąć. Nie. To jest relacja pewna społeczna. Z tego założenia, że praca wygląda tak, a nie inaczej, rodzą się relacje międzyludzkie, tak? No zresztą, tak jak rozumiemy świat, tak jak go postrzegamy, tak będziemy też na podstawie tego traktować rzeczy i ludzi, nie? Myślę, że tutaj Marx idzie krok dalej niż Hegel właśnie, bo Hegel traktuje abstrakcję jako taki właśnie uproszczony, jednowymiarowy sposób patrzenia ludzi na prawdy, na zjawiska i tak dalej. I przez to też, i o tym Hegel pisał w Kto myśli abstrakcyjnie, przez to też traktujemy na przykład stereotypowo, tak, ludzi w sposób no, niesprawiedliwy, czy po prostu ułomny poznawczo zarazem. Natomiast Marx idzie dalej i pokazuje, w jaki sposób te abstrakcje żyją własnym życiem i organizują społeczeństwo. Nie? Cleaver idzie jeszcze dalej, tak dobitniej, pisze, że nie chodzi o to, że ta abstrakcja się dzieje tylko w czyjejś wyobraźni. Wręcz przeciwnie, pisze Cleaver na stronie 146. Pojęcie abstrakcyjnej pracy ma sens nie dlatego, że każda ludzka praca jest w zasadzie taka sama, albo dlatego, że w wymianie konieczne jest i ujawnia się coś wspólnego. Nie. Chodzi o to, że sam kapitał w swojej bezustannej walce z pracą o stworzenie i utrzymanie podziału pracy, który jest podstawą produkcji towarowej, wymiany i kontroli społecznej, nieustannie stara się uczynić pracę bardziej odpowiadającą jego potrzebom. Więc tą pracę trzeba jak najbardziej właśnie wyrównać, uabstrakcyjnić, zrobić jak najwięcej norm, sposobów miary i tak dalej, żeby jak najlepiej ją kontrolować i przewidywać też, gdzie się opłaca inwestować, a gdzie nie, ile można uciąć z wypłat i tak dalej, żeby było to bezpieczne dla relacji pracownik-pracodawca i tak dalej. Nie? No i wniosek też jest taki, który tu podaje Cleaver, że wraz z rozwojem kapitału praca jest coraz bardziej abstrakcyjna. I to jest właśnie ten moment, kiedy możecie się wrócić do części A poprzedniej tego wykładu, bo wchodzimy właśnie w kwestię abstrakcji. Co dla Marksa oznacza abstrakcja? Ale przytoczę tu razem z Cleaverem cytat z wprowadzenia tego metodologicznego, który wziąłem sobie na tapet wtedy w poprzedniej części. Cytat z Grundrisse. Skądinąd ta abstrakcja pracy nie jest w ogóle myślowym, tylko wynikiem konkretnej całościowości prac. Obojętność wobec jakiejś określonej pracy odpowiada formie społecznej, w której indywidua z łatwością przechodzą z jednej pracy do drugiej, a określony rodzaj pracy jest dla nich dziełem przypadku i dlatego jest im obojętny. Praca stała się tu nie tylko pojęciowo, lecz w rzeczywistości środkiem tworzenia bogactwa w ogóle i przestała być określeniem zrośniętym z indywiduami jako ich cecha wyróżniająca. Taki stan rzeczy istnieje w sposób najbardziej rozwinięty w najnowocześniejszej formie społeczeństw burżuazyjnych w Stanach Zjednoczonych. Dopiero więc tutaj abstrakcja kategorii praca, praca w ogóle, praca sans phrase, punkt wyjścia nowoczesnej ekonomii staje się praktycznie prawdziwa. Czyli właśnie u Marksa abstrakcje ożywają, nie z jego woli, to jest jego spostrzeżenie, tak? To nie jest jakby teza normatywna, jak powinno być, tylko teza opisowa, jak według niego jest. Ale oczywiście, jak zawsze w marksizmie autonomistycznym, to nie jest tylko perspektywa kapitału. Mamy drugą perspektywę, klasy robotniczej. Czyli jakby, jak dzieliliśmy sobie kwestie jakościowe, ilościowe, wartość wymienna, użytkowa i tak dalej, to dla kapitału, to dla klasy robotniczej, to również abstrakcje możemy sobie podzielić z perspektywy kapitału, co już przed chwilą zrobiliśmy, jak wygląda to abstrahowanie, a teraz z perspektywy klasy robotniczej. I Cleaver pisze tak, coraz większa jednorodność klasy robotniczej jest nie tylko skutkiem manipulacji kapitału, jest to również rezultat walki klasy robotniczej o osiągnięcie jedności w obliczu kapitału. W swojej walce o wspólne cele, takie jak krótszy czas pracy, lepsze warunki pracy, płace minimalne i tak dalej, robotnicy w coraz większym stopniu działają jako odrębna klasa dla siebie. Wynikła stąd jedność jest coraz groźniejsza dla kapitału, ponieważ jest to fundament siły klasy robotniczej. Jedność, do której dąży klasa robotnicza, to nie jedność abstrakcyjnej pracy w kapitale, ale jedność poza nim i przeciwko niemu. No więc trzeba korzystać z tego, tak jak w XIX wieku pracowników, nagle robotników wszystkich upchnięto w fabrykach, więc widzieli siebie nawzajem i tak dalej. Trzeba odnajdywać też inne płaszczyzny wspólnoty poniekąd, a przynajmniej posiadania wspólnych miejsc, czasu, cokolwiek, narzędzi i tak dalej, w które wpychać
popycha nas kapitał. Ja mówiłem parę chwil temu, tam odwołując się do Adorna i do Comité Invisible, o tych negatywnych aspektach socjalizacji, tak, o ciemnej stronie socjalizacji w kapitalizmie, a tutaj Cleaver zwraca uwagę na to, żeby też wyłapywać te plusy, nie? Oczywiście z tym pozytywnym aspektem wyabstrahowania i jednocześnie jednoczenia klasy robotniczej kapitał stara się walczyć poprzez dzielenie i przeciwstawianie różnych grup innym grupom klasy robotniczej. Tylko w ten sposób kapitał może zapobiec ich jedności i sprawić, żeby ta klasa była na tyle słaba, by kapitał mógł ją kontrolować. I tutaj podkreślony ważny fragment, podkreślony kursywą nawet przez samego Cleavera. Sprzeczność między próbami kapitału, zjednoczenia tej klasy jako siły roboczej dzięki jej podziałowi oraz dążeniom robotników do przezwyciężenia tych podziałów i zjednoczenia się przeciwko kapitałowi jest jedną z podstawowych i najważniejszych cech walki klas. Tutaj się nawet z klasycznym marksizmem zgadza, nie? Że kapitalizm sam sobie szykuje jakby swoją zagładę poniekąd, nie? I kapitał próbuje walczyć z tym efektem ubocznym własnych starań, stosując strategię dziel i rządź, nie? No tutaj jeszcze moglibyśmy dodać, używając takiego klasycznie operaistycznego języka, że to jest kwestia też składu technicznego i politycznego klasy robotniczej. Więcej w tym temacie odsyłam was do broszurki Gigi Rogero Operaizmo, nauka zniszczenia. Natomiast mówiąc krótko, skład techniczny to jest po prostu to, jakie są warunki pracy, materialne i tak dalej dla klasy robotniczej, nie? I na przykład w XIX wieku składem technicznym, charakterystyką techniczną było to, że większość pracowała w podobnych warunkach, stłoczona w dużej ilości w jednym miejscu, jednym czasie. Z tego być może, znaczy... To jest historia zamknięta już, więc wiemy, że z tego wyniknął skład polityczny, który świadczył o sile ówczesnej i wszelkich plusach ruchu robotniczego. Dzisiaj nasz skład techniczny jako klasy robotniczej wygląda całkowicie inaczej. Ciężko mi troszeczkę, szczerze mówiąc, przez gardło przechodzi ta teza Cleavera o tym, że coraz większa jednorodność jest klasy robotniczej. No mamy ogromne rozdrobnienie ideologiczne, zawodowe, wykształcenie, background i tak dalej. Dzisiaj bardzo silnie się mentalność klasy średniej wydobywa na wierzch, tak? Mamy podzielenie na ludzi myślących liberalnie, myślących prawicowo, i różne inne odcienie tego i tak dalej, nie? Które sprawiają, że bardzo ciężko jest, przynajmniej w naszym polskim kontekście, mówić o wspólnych cechach dla klasy robotniczej jako takiej. Cleaver też pisze o jednej ważnej kwestii, że nie chodzi tylko o to, żeby stricte tak klasycznie rozumianą klasę robotniczą odnajdować w jej jedności, ale żeby umieć też wyjść poza ograniczenia perspektywy samej pracy najemnej, bo jest też praca nienajemna, tak? I tutaj Cleaver mówi na przykład o tej feministycznej kampanii Wages for Housework, czyli płace za pracę domową, że trzeba też zmobilizować, czy powinna się zmobilizować ta rezerwowa siła robocza, tak? Ta, która oficjalnie nie dostaje płac, bo na przykład mówimy o gospodyniach domowych, albo mówimy o bezrobotnych, nie? I tak dalej. I takim sposobem dzielenia też ludzi jest właśnie przez kapitał wprowadzanie tego rozróżnienia, tak? Przecież w ideologii obecnej neoliberalnej wymazuje się kompletnie pracę inną niż najemna, czy w ogóle się pracy nie docenia i w ogóle się pracę ludzi, pracy, ich perspektywy wymazuje z mediów na przykład. Zobaczcie na dyskusję o 500 i teraz 800+. Policzcie, ja nie wiem, czy na palcach jednej ręki bym naliczył. Ile razy, z którejkolwiek strony ktoś wspomniał o tym, że wychowywanie dzieci to jest praca, nie? Już nie mówię nawet, żeby ktoś używał tych feministyczno-marksistowskich terminów typu praca reprodukcyjna, praca opiekuńcza i tak dalej. To też jest sposób na dzielenie klasy robotniczej. I tak samo też, jeśli uda się ten ilościowy na przykład sukces walki politycznej, o którym wcześniej mówiliśmy, podwyższenie płac, zdobycie jakichś pojedynczych zabezpieczeń i tak dalej, kapitał tą swoją jedną porażkę może wykorzystać jako broń w następnej bitwie, w tej wojnie. Bo może napuścić jeden sektor, jeden zawód, jedną grupę zawodową na drugą, tak? Ci nauczyciele wywalczyli podwyżki, znaczy w jakimś alternatywnym świecie wywalczyli podwyżki. To głupie wykształciuchy macie, tutaj się rzućcie na nich teraz i tak dalej, nie? To też jest problem. Ja to widzę jako młody naukowiec, tak? Ja tam nie uważam, że wykonuję jakąś strasznie ciężką pracę, ona ma bardzo dużo minusów, ale nie zamierzam się użalać też tak nad tym i nie zamieniłbym się na pracę fizyczną do końca, chociaż za niektórymi aspektami tęsknię, ale też nie dam sobie wmówić, że jestem darmozjadem, wykształciuchem i tak dalej. A już na pewno nie ja, z moją nienawiścią do liberalizmu i klasy średniej i wszystkimi utarczkami, jakie z tego tytułu w środowisku naukowym odczuwam.
To będzie dłuższy odcinek, wytrzymajcie ze mną, ale ta kwestia podziału, kompozycji, rekompozycji i tak dalej, klasy będzie tutaj bardzo ważna. I chciałbym, żebyśmy chociaż do tej 151 strony dzisiaj Cleavera dopełzli jeszcze. Na stronie 148 zresztą Marx podaje taki ważny cytat dotyczący podziału klasy robotniczej ze względu na rasę chociażby. To jest konkretnie list Marxa do Meyera i Vogta z 9 kwietnia 1870 roku. I brzmi on tak. Wszystkie przemysłowe i handlowe ośrodki Anglii posiadają obecnie klasę robotniczą, która podzielona jest na dwa wrogie obozy, proletarians angielskich i proletarians irlandzkich. Zwykły robotnik angielski nienawidzi robotnika irlandzkiego jako konkurenta, który obniża standard of life. Czuje się wobec niego członkiem narodu panującego i właśnie dlatego robi z siebie narzędzie swych arystokratów i kapitalistów przeciw Irlandii. Umacnia przez to ich panowanie nad sobą samym. Żywi względem niego religijne, społeczne i narodowe przesądy. Uwarunkowuje się do niego mniej więcej tak, jak poor whiteys do, i tutaj następuje N-word, które w Polsce przetłumaczono jako murzynów, w białych stanach niewolniczych Unii Amerykańskiej. Irlandczyk pays him back with interest in his money, odpłaca mu z procentem tą samą monetą, równocześnie widzi w robotniku angielskim zarówno współwinowajcę i bezwolne narzędzie panowania angielskiego w Irlandii. Ten antagonizm jest w sztuczny sposób podtrzymywany i podsycany przez prasę, kazalnice, pisma humorystyczne, krótko mówiąc, wszystkimi środkami pozostającymi do dyspozycji klas panujących. Ten antagonizm jest tajemnicą niemocy angielskiej klasy robotniczej pomimo jej organizacji. Jest on tajemnicą utrzymywania władzy przez klasę kapitalistów, która jest tego w pełni świadoma. Mówiąc bardzo krótko i węzłowato i do rzeczy, chodzi o ideologię nacjonalizmu, rasizmu, szowinizm jakiś religijny i tak dalej. To jest wszystko to, co wprowadza sztuczne, odgórne podziały między klasą robotniczą. Wyssane często z palca, tak? Przypomina mi się teraz świetna książka Moniki Bobako o islamofobii jako technologii władzy. Coś tam, szkice czy studium z antropologii politycznej. To jest klasyk w zasadzie w tej kwestii. To jest zawsze bardzo fajny temat zastępczy. Dobre narzędzie do odwrócenia uwagi klasy robotniczej od jej takich substancjalnych, takich palących naprawdę problemów. I oczywiście, że w grupach imigranckich i tak dalej, w gettach, bardzo teraz skracam ten temat, ale występują pewne patologie, ale nie zastanawiamy się nad systemowymi przyczynami i systemowymi rozwiązaniami tychże problemów, bo często jako tańsze, proste narzędzie poznawcze wybieramy jakąś ideologię, nie? Ksenofobię i tak dalej. No i właśnie Cleaver rozwija dalej tą kwestię. Wiecie, to nie jest jakiś szczególnie gęsty fragment jego książki, więc pozwolę sobie troszeczkę przeskoczyć przez niego. W każdym razie mówi on o rekompozycji klasy robotniczej. Chodzi o to, żeby umieć się zjednoczyć, stając naprzeciwko tych przeszkód, które nam rzuca kapitał, tak? Jedną z nich jest, jak mówi Cleaver, ten dyskurs klasy średniej. To, że wprowadza się taki neutralizujący, pacyfikujący klasę robotniczą bufor pomiędzy klasą kapitalistów a klasą robotniczą, tak? Bo została jakaś część klasy robotniczej dopuszczona do konsumpcji, została wpuszczona na tą agorę przestrzeni publicznej, mają swoje media, swoją pracę, swoją kulturę, swoje różne inne narzędzia kulturowe do zdominowania przestrzeni publicznej. To jest przede wszystkim ta patologia, ta bolączka, którą ja obserwuję i badam w mediach. Głównie dlatego jestem medioznawcą, bo jakby większość tego, co oglądamy w mediach, to jest widziane właśnie oczami klasy średniej i jest też taką ukrytą perspektywą tak naprawdę kapitalistów, nie? Świat nie wygląda na co dzień jak świat z telewizji śniadaniowej, mówiąc bardzo krótko i parafrazując jakiś tam komentarz na Facebooku, który mi mignął ostatnio, nie? Cóż Harry Cleaver pisze o tej naszej kochanej klasie średniej? Właśnie kiedy spojrzymy na pracę narzuconą przez kapitalistę jako abstrakcyjną pracę będącą substancją wartości, taka analiza umożliwia nam spojrzenie z perspektywy, dzięki której możemy uniknąć rozpowszechnionych błędów polegających na uznawaniu podziałów klasy robotniczej albo za socjologiczną stratyfikację, w której pojawienie się klasy średniej przekreśla marksowską walkę klas między dwiema klasami albo za jednostronny rezultat działań wszechmocnego kapitalizmu, który po prostu przestawia robotników jak pionki na podziale
podzielonym na segmenty rynku pracy. W obu przypadkach zapomina się o wzroście siły robotników. Zamiast tego możemy uznać obecną stratyfikację albo segmentację rynku pracy za rezultat realnej i często gwałtownej walki klas, w której obie strony to autonomiczne siły. No i to jest problem, jakby dajemy się strasznie wciągnąć w tą dyskusję o klasie średniej i zamiast traktować ją jako symptom kapitalizmu, to traktujemy jako pewne rozwiązanie jego sprzeczności. Wciągamy się w dyskusję o prekariacie, kognitariacie i tak dalej. To są pomocne jakieś terminy, ale one nie zmieniają kwestii tego, że albo się ma środki produkcji, albo się nie ma, albo trzeba bić się o prawo do przeżycia, albo można żyć z cudzej pracy, nie? I no nie wiem, zastanawiam się, bo tu teraz jest taki problem, bo filozofia chciałaby troszeczkę jednak bardziej subtelnie, wiecie, zdekonstruować ten taki czysto binarny podział, ale politycznie rzecz biorąc, gberanie przy jednozerowym podziale klasa robotnicza, kapitaliści jest niewydajne według mnie i ja kiedyś się dałem w to wciągnąć, muszę przyznać się, żeby tutaj być szczerym, jak na przykład restartowaliśmy koło myśli lewicowej na Uniwersytecie Śląskim, to wciągnęliśmy się w dyskusję nad tym, czy w ogóle klasy jeszcze istnieją, a może prekariat jest lepszym jakimś dla nas określeniem i tak dalej. I nawet jeszcze pamiętam, jak kiedyś robiłem streama o Bourdieu, to dałem się też taki zmiękczony dyskurs postmarksistowski wciągnąć, według którego klasy nie są zbyt dobrym sposobem patrzenia, bo jak się kuźwa patrzy z perspektywy akademickiej, sterylnej filozofii, no to oczywiście, że to nie jest wystarczająco zniuansowane. Ale jak człowiek zostanie zmiażdżony w pracy, jak się wkurwi na ten system, jak chce się z nim skonfrontować, wywalczyć coś, to krótko, no wiecie, wchodzi perspektywa Trontiego, nienawiści klasowej, zero-jedynkowy podział i napierdalanie po prostu, nie wiem, serio, zajrzyjcie sobie do broszury, którą przetłumaczyliśmy z nieczytelnymi, ten wywiad z Gigi Rogero. Ten autonomizm ma w sobie w taki pierwiastek takiego pozytywnego egoizmu, egoizmu klasowego, egoizmu paradoksalnie kolektywnego. Trzeba patrzeć na swoją perspektywę, swój interes, nie dawać się temu pseudoobiektywizmowi klasy panującej, który się nam sprzedaje w mediach, który nam się coraz częściej też w naukach społecznych sprzedaje. Nie, my mamy swoją perspektywę, bo mamy swój interes i nasze doświadczenia. Nikt nam nie będzie mówić, że lepiej przeżyje nasze życie za nas, nie? Tyle w temacie. No, się wkurzyłem. O, kolejną ważną kwestią podziału klasy robotniczej jest też kwestia płci. A ostatnimi czasy kwestia też podziału ze względu na tożsamościowe kwestie. Chociaż, nie wiem, mam wrażenie, że dzisiaj tożsamościowy to brzmi trochę jak w niektórych kręgach, jak obelga, no ale w każdym razie chodzi o mniejszości, czy o inny sposób ekspresji realizowania swojej seksualności czy płciowości niż ta heteronorma przyjęta, tak? Też się na tym, nawet lewicujący prawacy, czy tak zwana pisolewica lubi się na to rzucać, tak? Nie wiem, ja jestem z tej szkoły, która godzi jedno z drugim i wpisuje zaimki do legitymacji związkowej. W sumie na tym możemy skończyć tenże odcinek. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, że ten materiał dźwiękowy jest dla was. Możecie sobie go, bo niektórzy czasami nie myślą, że tak się da zrobić, ale możecie sobie go zwalniać, przyspieszać, słuchać w jakich chcecie kolejności, odstępach i tak dalej. Jeśli macie jakiekolwiek propozycje, pytania, przemyślenia, chcecie się podzielić na przykład tym, jak pewne te kwestie, które Cleaver opisuje, się sprawdzają w waszym życiu, a może macie jakieś kontrprzykłady, piszcie, sekcja komentarzy jest dla was, piszcie na privie też, czy w komentarzach na Facebooku. Zawsze chętnie odpowiem na tyle, na ile mi wiedza pozwala i czas, no bo od kiedy nie jestem w stanie prowadzić tych wykładów fizycznie, no to też kontakt troszeczkę zamiera. Mam nadzieję, że tutaj on się uda go troszeczkę ożywić i odnowić w sekcji komentarzy. To tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia za jakiś czas, nie wiem za jaki, w następnym odcinku wprowadzenia do marksizmu autonomistycznego. Trzymajcie się, hej!